Chronologia nas prowadzi przez naszą serię Eucharystia i dzieci do znaku pokoju. Po przeistoczeniu, po tych modlitwach, po modlitwie eucharystycznej, która też dla dzieci jest często takim najnudniejszym momentem, ale też takim, który nas rodziców kosztuje pewne rozproszenie. Ja tak sam wiem po sobie, że to jest taki moment, kiedy najłatwiej jest się wyłączyć, trzeba jakoś tak walczyć w sobie też o tę uwagę. No i znak pokoju dla dzieci też, tak jak ten moment ofiary, tacy, nie? Taki moment interakcji. Najczęściej z rodzicami, z rodzeństwem, myślę, że rzadziej z kimś dookoła, z jakimiś osobami obcymi, ale właśnie tak to można chyba zaobserwować, nie wiem, czy tak masz też od ołtarza, kiedy widzisz, że właśnie rodziny między sobą właśnie gdzieś tam ten znak pokoju przekazują przez podanie ręki. No tak, to bardzo widać, wiesz, i na tych mszach dla dzieci to tak nie tylko widać rodziny, ale tutaj już z koleżankami i dalej idzie. Wiadomo, te wszystkie sprawy z epidemią to tak, że znowu się wróciło do takiego dygnięcia gdzieś, no tak, tam tak, i tak dalej, ale tak jak to jest. To było ten, tak, to jest taki, no, ten jest. Tak, 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 i drugą stronę, co nie? Podanie ręki jednak tak też tworzy też wspólnotę. Znak pokoju, to co było nie tak, darujemy, chcemy być w pokoju, bo za chwilę ten, który jest miłością, będzie do nas przychodził i tak dalej. Mogą być inne, to rodzice i dzieci, myślę, że nie powinni się ograniczać tylko do znaku poda sobie rękę, ale bardziej powinni o to dbać, żeby siebie przytulić i pójść nawet w całusa, pocałunek, bo nawet tak liturgicznie, że może, znak pokoju może być przez ukłon, ten skłon, czy jak tak, tak zwał, tak, podanie ręki albo pocałunek pokoju, co nie? No. A gdzie jak nie w rodzinie, co nie? Kiedy w pierwszej kolejności mąż z żoną, co nie? No. No to też nieraz jest, dużo kosztuje. Bo a to może, to może rodzić jakąś taką konsternację dookoła, wiesz, nie? Myślę, że wiesz nie? co, chyba nie. Bardziej to widać, jak tutaj coś rano nie było tak i później to tak widać, co nie? Okay. Ale to jest to, żeby sobie darować. To naprawdę widać. Ja często to nawet zachęcam, żeby dzieci właśnie podeszły, ucałowały rodziców. To nieraz nawet w homilii już się zaczyna i taka interakcja, co nie? Żeby to poszło dalej. Ale to jest ważne. To nie chodzi o tylko oddygnięcie i tak dalej, ale że my tworzymy wspólnotę, w której Chrystus poprzez swojego ducha jest duchem pokoju i tak dalej, co nie przynosi nam pojednanie, abyśmy mogli go przyjąć, wziąć do swojego życia, do swojej codzienności. To jest z jednej strony dla dzieci to naprawdę taki moment, że też ta interakcja się zaczyna, coś się dzieje. Dzieciaki uwielbiają to. Ja pamiętam, że później tak biegają też i, no tak, i tego zna, tak, do tego tak poleci, do mnie przyleci, do ołtarza jeszcze. Super, co nie? Wiadomo, u nas to dzisiaj jest tak, że no to musi się tam w granicach czasowych zmieścić i tak dalej, ale no. No u mnie to już budzi no, delikatne napięcie, kiedy już jakby no, rytm Eucharystii on się już toczy dalej. Tak. Nie? I jest to już bezpośrednie przygotowanie tak, do udzielania Komunii Świętej, a dzieci jeszcze biegają, no, jeszcze sobie przekazują. Ale to powinno być mimo wszystko ten czas, aby przekazać sobie znak pokoju, co nie? Tak. Aby było tego momentu, jakiś ten moment, że ci, co wokół z ciebie, to nie tylko dygną w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu rzadziej, no i tak, tyle, co nie? No bo to wiadomo, to możemy tylko do tego dygnięcia to ograniczyć, ale to ma być właśnie, my jako wspólnota tworzymy pokój, a już rodziny szczególnie, co nie? Same podanie dłoni, no to myślę, że jest mało. Minimum konieczne. Minimum, albo nawet mało. Najmniejsze. Mhm. Ja myślę, że to nawet w pierwszej kolejności rodzice powinni między sobą, tak, małżonkowie, mąż z żoną, przez pocałunek, co nie? Ja myślę, że to jest dobre, co nie? I powinno iść w tą stronę, bo też to dzieci widzą. I to buduje. No właśnie, to buduje i wiesz, dzieci, które nie przystępują do Komunii Świętej, to rozumiem, że jest to jakiś moment pojednania po prostu, jakiegoś takiego, no nie wiem, wzmocnienia relacji rodzinnej, bo tak rozdzielam trochę na dwie grupy, bo dla dzieci, które przystępują do Komunii Świętej później, no to jest to właściwie jak dla każdego z nas, akt taki bezpośredni też takiego przygotowania do tego, no tak, momentu, nie? No to pojednanie, ten oczywiście jest ten moment, prawda, na początku, że spowiedź ta powszednia i tak dalej, ale to jest ten moment, że ja się jednam z moim bliźnim. No. Chociaż
Może i nawet w niektórych liturgiach bywa, że ten moment jest wcześniej. Bywa, zanim, tak, tak, tak. Zanim się zacznie liturgia eucharystyczna, jest też znak pokoju. Tak, że, spotkałem się z tak, tym. Także są liturgie w niektórych kościołach, też katolickich, ale innych obrządków też to się pojawia. To jest jakby dopełnienie. My też w tym momencie tutaj nie rozmawialiśmy, jaką wyszczególniać ten moment dla dzieci, że spowiedź powszechna, bo myślę, że ten moment to też będzie kwestia też na inne też rozmowy, no tak. Ale ten jest bardziej taki wyrazisty też dla dzieci, co nie? Że też to jest te przesłanie. Tam przepraszaliśmy też Pana Boga, ale my musimy między sobą się pojednać. To jest ważne i to jest ten znak też pokoju, że chcemy życzyć sobie dobrze, miłości i tak dalej. Dla dziecka, które nie przystępuje do Komunii Świętej, rozumiem, że możemy to przedstawiać jako jakiś moment no, takiej bliskości rodzinnej, szczególnej bliskości rodzinnej, po prostu w ramach Eucharystii. No bo no właśnie, w jaki sposób możemy dziecku, które wiesz, później nie przystępuje do Komunii Świętej, jakoś pokazać taki głębszy sens, na tyle, na ile też dziecko jest w stanie po prostu to zrozumieć. Nie? To już jest to. I cała Eucharystia, jak ją dobrze prowadzimy, prawda, że wspólnota, że jesteśmy razem, że to jest, że gromadzimy się wspólnie. Dlaczego? Bo Jezus jest z nami. I tutaj ta bliskość, że nie wiem, uściskam tatę, uściskam mamę, prawda, oni mnie wyściskają i tak dalej. To jest takie namacalne doświadczenie tego. To tak, to racja. To jest cenne rzeczywiście to, co mówisz o takim pogłębieniu tego gestu po prostu. Nie tylko podanie ręki. Biorę to bardzo dla siebie. Myślę, że to tak najbliższa Eucharystia chyba. Będziemy modyfikować. Zaskoczone. Tak jest. No. To będzie ciekawe na pewno. Coś jeszcze tutaj chodziło mi po głowie. Właśnie, tutaj pozostali uczestnicy mszy świętej stanowimy wszyscy razem wspólnotę. I chyba ten znak pokoju też jest taką okazją do tego, żeby dzieciom zwrócić na to uwagę, samemu sobie też jakoś to przypominać, uświadamiać. No właśnie ten fakt tego, że wszyscy razem jesteśmy wspólnotą, to nie jest tak, że my jako rodzina przychodzimy, przyszła inna rodzina, przyszła jakaś para, przyszły osoby indywidualne i każdy przyszedł sam dla siebie. Jesteśmy w tym momencie tej modlitwy Eucharystii wszyscy razem jedną wspólnotą. I to też ma jakiś swój no, taki głęboki wymiar po prostu. To jest takie mocno, myślę, tożsamościowe po prostu, jeśli chodzi o Eucharystię, sam tożsamość tego aktu, jakim jest Eucharystia. Że to się dzieje we wspólnocie. Dzieciom, mi osobiście, zdarza się zwracać uwagę na ten wspólnotowy charakter Eucharystii, kiedy właśnie one przeszkadzają. Słuchaj, przeszkadzasz innym w modlitwie, że jesteśmy tutaj razem na modlitwie i w tym momencie, żebyś nie przeszkadzała, to proszę cię, żebyś ciszej się zachowywała i tak dalej. Nie? To tak myślę, że te osoby, które są gdzieś tam obok, czasami mogą być w cudzysłowie taką pałką na te złe zachowania dzieci, nie? Że po prostu czy zbyt głośne po prostu zachowania, nie? Przeszkadzasz innym w modlitwie i tak dalej. A tutaj znak pokoju wchodzi nam jako taki, myślę, kolejny, czy drugi taki bardziej pozytywny wymiar zwrócenia uwagi na ten. Chodzi o to, że to wspólnotowość. Jakby ideałem by było, żeby wspólnota parafialna rzeczywiście, żebyśmy się tak znali i tak dalej. To jest różnie. I ja mam świadomość, że parafia parafii nie jest równa. Nieraz w jednej parafii są i naprawdę bardzo tak pod kątem dzieci te msze, tak powiedzmy, dopracowane rzeczywiście. A w innych no, nie ma. No, nie ze złej woli, ale po prostu już nie ma jakichś też możliwości i tak dalej. Chociaż może usprawiedliwiam trochę. Powiem, że można, bo to od nas zależy. Można, pewnie. Ale nasze zaangażowanie w parafię to też skutkuje. Nie? I z czasem, jak my rzeczywiście nawet na tych mszach uczestniczymy w jednych, co nie? Jesteśmy. Ludzie zaczynają się znać, znamy innych. I dla dzieci małych to jest też takie dowartościowanie, na przykład, że no tutaj, nie wiem, jest i dziadek, jest, nie wiem, są sąsiedzi, tutaj koleżanka z rodzicami, przyjaciele i że też oni mi przekazują znak pokoju. Dzieciaki na przykład, że podlecą do księdza i podadzą rękę kapłanowi albo bratu, no to wow, co nie? To jest takie, niby dla nas może to nie jest istotne, ale dla dziecka także. Jesteś częścią tej wspólnoty. Tak. Tworzysz wspólnotę z Chrystusem. Tworzymy jedną wielką wspólnotę. Oczywiście pierwszeństwo rodzina, co nie? Ale tutaj, że
mamy, że jest nas więcej, nie jesteśmy tylko sami. Wdzięczny bardzo moment taki. Mhm. Taki rodzinny i taki wspólnotowy. Myślę, że dla nas jako rodziców no po prostu wdzięczny też do przekazania, zwrócenia uwagi dzieciom na to, że taki moment przychodzi i żeby też jakoś były na to przygotowane. Myślę, że znak pokoju też jest dobrym momentem na takie załagodzenie różnych takich irytacji naszych, różnych jakichś konfliktów, które rodzą się między rodzicami a dziećmi, czy między dziećmi w trakcie Eucharystii. I to jest bardzo dobry moment. I to właściwie tak... To już bliżej końcówki. Pan Bóg nam daje doraźny po prostu moment na to, że jednak, tak nawet powiem potocznie, głupio się nie pojednać. Nie? Mm. Głupio tak, jest znak pokoju, odwrócić się i tak dalej. To ja widzę, że to w dzieciach też, też pracuje. Nie? To im jest bardzo trudno wtedy tak obrazić się na amen, ja ci nie podam nawet tej ręki, tato, nie? Bo nie wiem, bo mi zwróciłeś uwagę. Nie? To tak widzę, że dzieci, mam tak z moimi córkami, nawet jak jakoś tam się na mnie boczą po prostu, bo jakoś tam zareagowałem nawet może za bardzo impulsywnie, albo nawet normalnie zwróciłem uwagę, ale mimo wszystko to rodzi taką reakcję, że tutaj to kto, co, tak, to mi się tu zwraca uwagę, to jednak przychodzi znak pokoju i jakoś też myślę, że jakiś jest taki wymiar Bożego błogosławieństwa w tym momencie, że jednak przychodzi ten moment podania ręki, takiego uśmiechu, no i to jest ważne. Zresztą uśmiech w ramach znaku pokoju, nawet jak jest to kiwnięcie, to ja zauważyłem, że tak jakoś zacząłem praktykować to kiwnięcie, nawet jeżeli, to z takim uśmiechem. Tak. I to myślę, że to już jest też dość dużo po prostu. To jest bardzo ważne, bo to ktoś może ci kiwać, nawet mówić pokój z tobą, to wiesz, że to chyba pokoju nie znaczy, co nie? No tak. Wiadomo, to różne mogą być sytuacje, ale generalnie tak, nasze gesty dużo mówią, co nie? Ja życzę tobie pokoju, pokój z tobą i tak dalej, co nie? Nawet kiwnięcie z tym słowem, żeby przekazać. Ale to wiesz, to co mówiłeś, to widać na tych mszach dla dzieci, co nie? Że to jest takie, już tak widać rodzice, to niektórzy jak już tak wędrował kilka razy, no to już tak narasta, widać ciśnienie, a to tak. Później schodzi. Jeżeli właśnie bierze, przytula, podaje rękę, ucałują się, naprawdę. Trzeba zawsze wiedzieć, że to są dzieci. No pewnie. Wy najlepiej to wiecie jako rodzice i nam kapłanom trzeba to przypominać. Że... Ale my sobie też to musimy przypominać. No w samochodzie dopiero w drodze z kościoła nam to jakby dociera do nas. Jeżeli jest jakieś oczywiście emocje gdzieś tam wcześniej wzięły górę, dociera do nas, to są dzieci. Po prostu to są dzieci. No. A jeżeli tak, a nie inaczej się zachowuje, to znaczy, że one się dobrze, bo jakby się nie czuły komfortowo, to by tam się nic nie działo. By było takie... By się trzymały i tak dalej. My jak się gdzieś dobrze czujemy, to stajemy się tak jak zazwyczaj. No jasne. Jak w domu. Jak w domu. No. Czyli znaczy, w kościele jak w domu. Takie rozumiesz hasło. Tak. Przy okazji znaku pokoju. Kochani, dziękujemy wam za uwagę i ostatnim odcinkiem naszej serii będzie Komunia Święta, czyli to, co bezpośrednio po znaku pokoju następuje. Zapraszamy do odcinka ostatniego za tydzień.